Wszyscy wiemy, że gwiazdą dzisiejszego wieczoru jest pan Michał Strachowicz, który myślę najlepiej opowie o sobie, więc powitajmy go brawami i zapraszamy. Good evening, everybody. And thank you very much for the invitation to this exclusive circle here. Bardzo dziękuję za zaproszenie do tego ekskluzywnego grona. I really feel honored to be part of this meeting of the top leaders of network marketing or MLM here in Poland. Jestem zaszczycony, doceniony, że mogę być udział w tym spotkaniu. And you should be proud of you. Powinienem być bardzo dumny z was. 10 years ago, System Magazine in Germany tried to do the same. 10 lat temu taki niemiecki network magazyn, on się nazywa System Magazyn, chciał zrobić dokładnie to samo w Founding a round table of all independent network leaders to work together in peace and friendship. Zgromadzić wszystkich top liderów przy okrągłym stole, żeby oni porozmawiali w sposób przyjacielski, przyjazny. It was a disaster. No i była tragedia. Katastrofa. Nas powstrzymaliśmy tylko głowa, bo... We have only a headache. Yeah, we have headache. Okay, because of yesterday. But that shows that you are very grown up in this industry. Jesteście bardzo dojrzałymi w tej branży. To keep down the private egoism of everybody and to work together. Że powstrzymujecie swój egoizm i cele jak gdyby nadrzędne. Great job. Dobra robota. And I strongly believe the market is big enough for everybody. Jestem głęboko o tym przekonany, że rynek jest na tyle wielki, że każdy może. So we don't need to be competitors. We should be colleagues. Że w tym momencie nie musimy być przeciwnikami, ale możemy być kolegami. Our enemy is not the other network marketing company. Naszym wrogiem nie jest inna firma network marketingowa. Our enemies are the retailers, the pharmacies, the stores, the shops. Naszymi wrogami są inne możliwości sprzedaży, czy farmacja, sklepy. They are stealing us the customers. Oni nam tak naprawdę zabierają, kradną klientów. And the public outside maybe is sometimes our enemy. Public? The people, the population, because they don't believe in network marketing. They think we are a sect. Dokładnie przekonanie ogółu też może być naszym wrogiem, gdzie nas traktują jako sektę. After 40 years they still think we are a pyramid scheme or a snowball system or bullshit like that. Po 40 latach oni nadal są przekonani, że coś jest nie tak z tym biznesem. And therefore it's so important that you work together to show them this is real serious business. I to jest naprawdę dlatego takie ważne, żeby potraficie razem współpracować, żeby im pokazać, że to jest naprawdę prawdziwy biznes. So thank you for invitation. Dlatego bardzo dziękuję za zaproszenie. Before I share some ideas with you about my view of the business. Zanim podzielę się z wami swoimi przemyśleniami i swoim poglądem na ten biznes. Some short words about my person that you know who is talking to you. Kilka słów o sobie. As you have heard, my name is Michael Strachowicz. Jak wiecie, jestem Polakiem. And I I said in Polish. Yes, I think it could be because my parents came out before the war, World War II, out of a region in northeast in Germany. Now it's one part is Russia, it's Kaliningrad, and the other part is an old town from where my mother lived, is an old town called in the former days Tilsit. I don't know how it's called now, but I think it's now Poland. Mm-hmm.
Przed drugą wojną jego dziadkowie właśnie z dzisiejszy to jest długo mówił. Jedna z chyba z Kaliningradu, a drugi z Tierzyc. Tak jest. But I'm not really sure because in the Czech church books our names happen too. Nie jest do końca o tym jednak przekonany, ponieważ w czeskich księgach parafialnych też takie nazwisko jest na górze. So I would say in general maybe I have East Europe roots. No. Eastern Europe roots. Więc generalnie możemy przyjąć, że jego korzenie są wschodnioeuropejskie. But me myself I'm born in southern Germany near Munich. Urodziłem się koło Monachium. And there I was grown up, I went to university and I started my network marketing business. Tam dorastałem, tam poszedłem na uniwersytet i tam też wstąpiłem do. My first plan was to become a lawyer. Pierwszym moim takim pomysłem było zostanie prawnikiem. But then I found out rather negative what happened there. No ale zdał sobie sprawę, że to tam jest bardzo dużo negatywnych aspektów tej pracy. Who's going to a lawyer? Kto przychodzi do prawnika? Who want to fight against someone? Ten, kto chce walczyć z kimś innym. And so I had the idea all the my whole life to have negative papers on my table. Maybe this is not the right way. Więc zdał sobie sprawę, że całe życie mieć na swoim biurku takie negatywne papiery, to nie jest to, co chciałbym robić. So I never went in this profession and I started in marketing. No dlatego nigdy nie stał się prawnikiem, tylko poszedł w stronę. And worked for 3 years in a mail order house. I pracował 3 lata in mail. Mail order house. Domu wysyłkowym. Na poczcie, domu wysyłkowym. There I learned something about advertisement and marketing, and so I founded my own little marketing agency, advertisement and marketing agency. Tam pracował z reklamą i właśnie po tym doświadczeniu zaczął swoją własną agencję reklamową. And out of that I got in contact with MLM. No i z tego właśnie przerodził się jego kontakt do MLM. So I was invited to a very conspiracy meeting in the evening in a little town. Pewnego razu został zaproszony w wielkiej konspiracji na jakieś wieczorne spotkanie. And for me it was very clear this is a snowball system and I will go to jail at once. No i było oczywiście przekonane, że to jest taki system, który go doprowadzi do więzienia na pewno. But at midnight I signed up. Ale gdzieś około północy wpisał się. And I was in business with I think it's still the biggest company in the market, but maybe that may change. It is an American company out of Michigan. No i był w firmie, która chyba na dzień dzisiejszy jest jeszcze też jedną z największych firm w tej branży i wywodzi się z Michigan. I'm sure you have never heard about that company. Na pewno nigdy nie słyszeliście o tej firmie. So it's not necessary that we talk about that. Więc nie jest tutaj naszym jego celem, żeby o tym mówić. But there was no other choice in the old days. It was 1977. To był 1977 i w tym momencie faktycznie nie było alternatywy na rynku. As I remember, there were only 3 companies in the market. Były na ten czas trzy firmy na rynku. The one was a gangster. Jedna była gangsterska. The second went bankrupt. Druga zbankrutowała. We were lucky, I was with the third one, still alive. Ale szczęśliwie znalazł się w trzeciej. And so my wife and me, we worked together and built up the business in 5.5 years to the top range called Crown Ambassador. Więc on wspólnie z żoną budowali ten biznes przez 5 lat i wywindowali się do pozycji koronowanego ambasadora. And we had an organization in Germany, Austria, Switzerland and Northern Italy with about, I would say, 22,000 people. W ich organizacji w różnych krajach, które wymienił, było około 22,000 people. In the old days this was good, today it's nothing.
tamtych czasach to było dobre, dzisiaj uważa, że to jest nic. In the meantime, there are organizations with several hundred thousand of distributors. So. What do you mean? I mean, today there are distributors who have downlines with several hundred thousand. W dzisiejszych czasach są dystrybutorzy, którzy mają kilkaset tysięcy członków w swoich sieciach. So, we work there for another 5 to 7 years. Czyli mamy przez najbliższe 5 do 7 lat. Pracowaliśmy tam to przez następne 5-7 lat. On pracował. Aha, tak. To establish certain systems, training systems, to create training material like tapes and videos. W tym czasie wypracowaliśmy pewien system pracy, używanie nagrań. To guarantee that business goes on even if we don't work so hard anymore. Żeby zagwarantować, że ten biznes się rozwijał nawet w czasie, kiedy oni przestaną mocno się angażować. To create some duplication tools, let's say, like that. Tu, żeby wykreować narzędzia duplikujące. Duplikowalne. And that worked very well. And one day happened something that made that I'm in this profession now. To oczywiście dobrze się sprawdzało i w pewnym momencie coś się wydarzyło, że on się znalazł w tym, co robi do tej pory. Was a funny story. To była ciekawa historia. We had a regular meeting in the city of Augsburg near München. Mieli regularne spotkania w mieście Augsburg koło. And it was about 200 to 250 people every week. I tam było 200 do 250 osób każdego tygodnia. And in the same hotel there was another group of salespeople. Financial services. I w tym samym hotelu była następna grupa firmy finansowej. Selling assurances and things like that. Sprzedającej ubezpieczenia i rzeczy. And they went there with 20 to 22 people every week. I oni tam mieli 20 do 22 osób tygodniowo. And every week they were looking at us. What the hell are you doing there? I każdego tygodnia oni patrzyli na nas z podziwem i zastanawiali się, co do cholery oni robią, że mają taką frekwencję. We started with 70 people. Zaczęliśmy z 70 osobami. And after one year we had more than 200. After one year. Po roku mieliśmy więcej niż 200 osób. They started with 18 people. Oni zaczynali od 18 osób. And after one year they had 22. No i w jednym roku mieli 22 osoby. And one day one of the guys came to me and said, hey, please, may I ask you one question? I pewnego dnia jeden z ich grupy podszedł i zapytał, czy może mieć pytanie. What are you doing that you are growing like that? Co robicie, że wasza grupa rośnie w taką siłę? Could you please make, let's say, a kind of guest speaking in front of our people? Czy mógłbyś przyjść do naszej grupy i z takim szkoleniem? We are very good in selling our stuff, but we are very lousy in building up a group. Tak, my jesteśmy bardzo dobrzy w sprzedawaniu naszych produktów, aczkolwiek budowanie grupy nam nie wychodzi. And so they invited me to a big meeting, their German meeting with all the people out of every region, and there were about 400 people. Więc zaprosili go na takie spotkanie, gdzie ta firma wszyscy nas no, krajowo z całych Niemczech około 400 osób z tej firmy się znajdowało. And I went in and it was a little bit strange for me. Jak się tam pojawił, to było to dla niego takie dziwne, nieswojo czuł się. You know the financial people? Znacie ludzi z branży finansowej? Dark suits, dark ties. Very serious. Bardzo poważni, ubrani w czarne garnitury, czarne krawaty. So I standing there in front of 400 black suit people. Czyli stał naprzeciwko 400 ubranych na czarno poważnych osób. But then I started and after 10 minutes I enjoyed it.
I w momencie, kiedy zaczął, wszystko tak się potoczyło, że po 10 minutach już zaczął się z tego cieszyć. After half an hour, I was excited. Po pół godzinie już był bardzo podekscytowany i zadowolony. It was so fun. To było takie fajne. Because that was not my downline. Bo to, byli obcy ludzie dla niego, to nie byli jego... It was the time I could tell them the truth. I to był czas, w którym faktycznie mógł powiedzieć prawdę. And that was the moment I decided to go in this profession. No i w tym momencie faktycznie zadecydował, żeby zostać szkoleniowcem. No, I didn't quit with my MLM company and I will not do that till they pay me. Oczywiście nie przestał działać w swoim MLM-ie, bo nie dopuścił do tego, żeby mu płacono. But I'm not active. Ale nie był aktywny. No training, no recruiting, I do nothing. But it was big enough that it survives till today. Nie rekrutował, nie podpisywał, ale wiedział, że ta organizacja jest na tyle duża, że do dzisiaj z tego może czerpać. No, since about more than 20 years, I'm traveling around Europe to make trainings like that and to make coaching and a little bit consulting. I w tym momencie już około 20 lat podróżuję po Europie i robi właśnie to, co robi. So, my knowledge doesn't come only out of my own experience. It comes out of working with different companies in different countries. Jego wiedza nie pochodzi jedynie z jego doświadczenia marketingowego, ale także z pracy z różnymi firmami w różnych krajach. Until today I'm working in 17 different countries. Do dzisiaj pracował w 17 różnych krajach. And for me the most impressing point is that the differences are small. I dla niego bardzo takim znaczącym punktem jest to, że różnice są bardzo małe. In every new country I go in, people tell me, oh, our people are very special and different from the rest of the world. Gdziekolwiek się pojawi, w jakimkolwiek kraju, to wszyscy mówią, że nasi ludzie są specyficzni i inni niż gdziekolwiek na świecie. And that is not totally true. I to całkowicie nie jest prawdą. There are differences in mentality. Są różnice mentalnościowe. In the way of communication, that is true. I w sposobie komunikacji. And it's true that the people out of South Europe, they are more going out of themselves, extroverted. From where? South Europe, Italy, Spain. Na południowcy są bardziej tacy ekspresyjni, wychodzą bardziej teatralni. Są. Or Turkey, they are like help. Albo Turcy. And if I make a meeting in Scandinavia, what will happen in May again? The Scandinavian people, they are more like this. I ludzie w Skandynawii są bardziej stonowani, tacy właśnie jak pokazuję, i akurat w maju się tam. But if they ask him for the way of working, they all do the same. A jeżeli ich zapyta o sposób, w jaki pracują, wszyscy są tacy sami. If they ask him for their results, it's the same. Jeżeli zapytamy ich o rezultaty, to są tacy sami. And out of that I found out that there are some rules and principles in the business. Są reguły i zasady w biznesie. If we know how they work, we have to be successful. Jeżeli je znamy i wiemy, jakie one są, to musimy doprowadzić je do sukcesu. It's no longer an option. People think it's a kind of mystery to become successful in network marketing. Niektórzy ludzie myślą, że to jest jakaś magia, żeby być człowiekiem sukcesu w MLM. If people learn the principles and they work with them, they will reach the top. A jeżeli się nauczą działać i pracować według pewnych zasad, na pewno osiągną szczyt. The fastest in a time of 3.5 years. Najszybszy w czasie 3,5 roku. The slowest 7 to 8 years. Najwolniejszy 7 do 8 lat. On an average, people need 5 years to go to the top.
Średnio ludzie potrzebują około 5 lat, żeby osiągnąć szczyt. Here and there I found people who take 10 and more years. Tu i tam znajduję ludzi, którzy 10 lub więcej lat dochodzą. But if I talk to them and ask what they have done, it's always the same. Jeżeli z nimi rozmawia i pyta, co oni faktycznie zrobili, jest zawsze tak samo. They went in a kind of comfort zone for several years. Przez kilkanaście lat pracowali w tak zwanej strefie komfortu. And then they wake up again, start going on, and then they reach the top. I w pewnym momencie obudzili się znowu i zaczęli prężnie pracować do osiągnięcia szczytu. And if we put the sleeping time away, we always have these 5 years on an average. No dokładnie, więc jeżeli odsuniecie ten czas, w którym oni faktycznie w strefie komfortu działali i nie byli prężni, to jest około zawsze 5 lat. So I would like to offer you just an overview about these principles. Chciałbym teraz z wami podzielić się takim przeglądem tych reguł i zasad. I'm sure there are some more. Jest przekonany, że jest ich więcej. But just to discuss with you the points, from my view, I think they are important. A chciałbym przedyskutować tylko te punkty, które w jego ocenie są bardzo ważne. Okay, should that, like this? Gdzie mamy? Nie mamy. Marek, zabrać. Kamera swój? Yeah, it works. Great. Good. Normally, network marketing rests on two pillars. Normalnie network marketing składa się z dwóch filarów. Customers and building up the group. Klienci i budowanie grupy. Meaning we have two main jobs to do. Czyli mamy generalnie dwie podstawowe rzeczy do zrobienia. Finding clients and keep them. Pozyskiwanie, znajdowanie klientów i zatrzymywanie ich. Finding new distributors. Znajdowanie nowych dystrybutorów. And keep them. I zatrzymywanie. And the third point of our job is to help the new distributors to do the same. I trzeci punkt jest pomożenie nowym dystrybutorom, żeby zrobili to samo. Okay. Right. Go on. Back. Left. Thank you. Here we have discussions. Many of them. Tutaj mamy dyskusję. The direct selling people are telling me I don't trust in building up a group. Ludzie ze sprzedaży bezpośredniej mówią, że nie ufają budowaniu grup. If you recruit a new distributor, jeżeli rekrutujesz nowego dystrybutora, normally it's a very lazy pick. W normalnych warunkach jest to taki. And I have to work with this idiot for 3 months and nothing will happen. W normalnych warunkach jest on bardzo leniwą świnią i na pewno nic nie będzie robił. So I go on selling because then I know what I sell, it's my commission. Dlatego ja idę do sprzedaży, że wiem, że ile sprzedam, tyle z tego mam profit. And then we have the other extreme. I to jest jeden extremum, a teraz mamy drugie. People say, I'm a networker. Ludzie mówią, jestem networkerem. Not a sales person. Nie sprzedażowcem. I don't want to have customers. Nie chcę mieć klientów. And we don't need customers. I nie potrzebuję. Because I'm a networker. Ponieważ jestem sieciowcem. Sometimes I make a joke and say, you are not a networker, you are maybe a not worker. Czasem sobie robię taki kawał i mówi, że jest not workerem, czyli nie pracującym, bezrobotnym. But I understand what they mean. Ale rozumiem, co oni chcą mi przekazać. It is true, out of building the group, the big money is coming. To jest prawda, że przy zbudowaniu dużej grupy, duże pieniądze się pojawią. Nobody can become rich just out of selling. Nikt nie może stać się bogaty tylko sprzedając. And that brings them to the misunderstanding, we don't need to sell to customers. I żeby nie było niezrozumienia, że my nie musimy nic sprzedawać klientom. But that is very dangerous, I found out. To jest bardzo niebezpieczne, co do jakich wniosków doszło. I asked him, from where comes your turnover? On zapyta, skąd pochodzi twój obrót. They say, no problem, we are recruiting new people.
On mówi, no nie ma problemu, my rekrutujemy nowych ludzi. And to the new one we are selling a certain collection or a package of products. I do tych nowych ludzi, właśnie tym nowym ludziom sprzedajemy pakiety naszych produktów. So if we recruit regularly, then we have turnover. Czyli jeżeli regularnie pozyskujemy nowych ludzi, no to kreujemy obrót. I guess that is true. Tak, to prawda. For a while. Na chwilę. But do you know, if this is the only source of turnover, ale czy wiecie, że jeżeli to jest jedyne źródło waszego obrotu, you have to bring in your organization every month the same amount of people every month. To w takim momencie w każdym miesiącu musicie dokładnie taką samą liczbę osób pozyskać. Just to keep the turnover. Żeby ten obrót był stały. If you want to raise up your turnover, you have to bring in every month more people than in the month before. A jeżeli w tym systemie chcecie zwiększyć obroty, każdego miesiąca musicie pozyskać coraz to więcej nowych ludzi do. And then I ask them, do you really believe that you will bring in your whole group every month more people for the next 30 years? I wtedy ich zapytuję, czy wy naprawdę jesteście przekonani, że każdego miesiąca potraficie przyprowadzić coraz więcej ludzi do swoich organizacji? Because, and then I found out in the year 78. Ponieważ, i to on dopiero wyczaił w 78. We have waves in MLM. Mamy fale w MLM. Like in the Bible. Jak w Biblii. 7 good years and 7 bad years. 7 dobrych, pustych lat i 7... And if I analyze companies in their countries, jeżeli on analizuje firmy w tych krajach, always the same. Zawsze jest tak samo. First 2 years, difficult. Pierwsze 2 lata są trudne. Year number 3, starting. Rok trzeci rozpędza się, startuje. 4 to 5, exploding. 4 do 5 eksploduje. Lot of new millionaires. Dużo nowych milionerów. But then from year 5 to 7, the curve flattens. I w latach 5 do 7 ta krzywa się załamuje. No more new people are coming in, or not so much as they would like to come in. Nie tak dużo nowych ludzi, tak jak oni by sobie życzyli, przystępuje do ich organizacji. Turnover becomes difficult. Utrzymanie tego obrotu staje się trudne. The leader can't keep his Ferrari. Liderzy nie mogą utrzymać swoich Ferrari. Leaving the company. Opuszczają firmy. Going to the next one. Idą do następnej. The rest collapse. Reszta się oczywiście załamuje. And company falls down. No i firma się kończy. Therefore, I'm so convinced we need consumers who are using the products on a regular basis. Dlatego jestem przekonany, że potrzebujemy konsumentów, którzy używają naszych produktów regularnie. But then they tell me, yes, we have that. No i w tym momencie oni mówią, tak, my mamy takowy. People not only buying these starter packages, they are using their products every month for themselves. Oni nie tylko kupują pakiety startowe z tymi produktami, ale używają produktów na siebie cały czas. And I tell them, not everybody. They tell them? I tell them, not everybody are using the product. Ale nie wszyscy używają waszych produktów. Only those who are successful are using the products. Tylko ci ich używają, którzy osiągnęli sukces. Those people who are not successful in building up the system, they don't take the products anymore. Ludzie, którzy nie są sukcesem w tym systemie, nie używają tych produktów. Because the product reminds them to their own failure. Ponieważ ten produkt przypomina ich o ich przegranych. So they don't drink their failure. Nie piją swojej porażki. Failure tastes so good. Porażka smakuje bardzo dobrze. They who are not successful hate their product. Ci, którzy nie osiągnęli sukcesu, tak naprawdę nienawidzą tych produktów.
And that is the reason why I'm very convinced that everybody needs some customers. I dlatego on jest przekonany, że każda firma potrzebuje klientów. Not hundreds. Nie setki. But I think ideal is 1 to 2 dozen customers. Ale 1 do 3 tuzinów dozen to są 12 i 1 dozen. Meaning the distributor can care for one customer a day. Czyli jeden klient dziennie. That's enough. With that you have stable income, stable turnover. Wtedy macie stabilizację co do przychodu i obrotu. Codziennie nowy klient? Codziennie jeden. Tak, codziennie jeden klient używający waszych produktów. Jeżeli macie tylko nie nowy klient. Ale nowy czy? Jeden, który używa. Ja rozumiem doskonale, bo właśnie ja bardzo... Dlatego pozyskujecie tylu klientów. Tak, grupa właśnie. Rozumiem. We actually gain one client a day. Klient, który używa tego produktu. Z jednego klienta wzdęczy się. Ale pozyskujesz. You can care for one client a day. Not every day a new customer. Możecie się zająć, możecie swój czas poświęcić jednemu klientowi dziennie. I think it's a good idea to have one time a month contact to your customer. Tak, czyli w rezultacie raz w miesiącu kontaktujecie się ze swoim klientem. Nie? On nie mówi o współpracownikach, o klientach używających waszych produktów. So the part-timer can make a phone call or a visit to one customer a day. Tak, czyli generalnie możecie zadzwonić czy złożyć wizytę jednemu klientowi dziennie. That is not too much, that is easy for everybody, even the part-timer can do that. Tak, to nie jest za dużo, nie jest to trudne, jest to w zasadzie łatwe do wszystkich, nawet ci, którzy pracują w niepełnym czasie w CRM-ie. And that is the difference between direct selling and MLM. I to jest ta różnica, którą on uchwyca pomiędzy sprzedażą bezpośrednią i MLM. Direct selling means relatively few people are selling each a lot. Tak, jeżeli chodzi o sprzedaż bezpośrednio, to relatywnie mała grupa ludzi sprzedaje aktywnie dużo. MLM means a lot of people are selling each a few. I różnica z MLM jest taka, że bardzo dużo ludzi efektywnie sprzedaje bardzo mało, opiekuje się jednym klientem. And if we do it like this, we have a stable business. Jeżeli robimy to w ten sposób, mamy stabilny biznes. Because the direct selling, people who are very strong in selling, they have a certain danger. Dlatego, że ludzie sprzedaży bezpośredniej są takim nastawieni bardzo na sprzedaż, pojawia się pewne niebezpieczeństwo. If one of the big sales people is leaving, jeżeli jeden z dobrych sprzedawców odchodzi, you're missing a big amount of turnover. Twój brakuje ci dużej ilości z tego co on sprzedał. If you have 5,000 people in the downline and 5 people are leaving, you even don't remark it. Jeżeli masz 5,000 osób, a 5 ci odejdzie, to tak praktycznie tego nie odczujesz. Good. Next point. But before we go to the next point, if you have any question or comment, please let me know. Jeżeli zanim przejdziemy do następnego punktu, jeżeli macie jakieś komentarze albo jakieś zapytania, to śmiało. We are a small group, so we can talk. Jesteśmy małą grupą, możemy się. Okay. Jest. Yes. Yes. Good, good, good. Co do tego ostatniego zdania, że bardzo dużo ludzi robi bardzo mało. For the last sentence, that a lot of people is doing very little job. To oznacza, że ta cała duża masa nie zarabia za dużo, to oznacza, że są chyba dwuzawodowcami, czy tak? It means that the whole group of people don't earn a lot, but they have two different occupations. They are part-time workers. Yes, the part-timers. Yeah. That means that you have a big group of many thousand people. Masz wielką grupę wielu tysięcy osób. But each of these people are selling only a few. Ale każdy z tych osób sprzedaje tylko trochę. What does not mean that they don't earn money. I to nie znaczy, że oni nie zarabiają pieniędzy. Because between them there can be a group leader who has a own downline of 500 people.
Tak, bo między nimi może być osoba, która też sama ma wielką grupę. But it's true that the income out of the selling is not so big. Ale jest to prawda, że dochód z samej sprzedaży nie jest za duży. But as everybody here in this room knows, there are only few people who want to become rich in this business. Ale jak wszyscy tutaj zgromadzeni wiecie, jest bardzo mała ilość osób, które faktycznie chcą być bogate w tym biznesie. The most people are happy if they really earn 100, 300 or 500 euros per month. That is enough for them. Większość ludzi jest zadowolona, jeżeli z tego biznesu ten biznes przyniesie im do 500 euro. Yes, powiedział o fali. Czy ta fala dotyczy firm marketingowych, czy ta fala dotyczy wszystkich firm, a dotyczy rynku? Czy fala dotyczy jednej firmy i kończy jedna firma, a zaczyna druga? Czy above the curve and the 5 years period. This is regarding one company or the market as a whole? No, one company. Czyli jedna się kończy, druga się w tym samym zaczyna. Yes, there's another company who is in the same time, the other company is growing like hell and the old company is slowing down. Czyli to jest jego przemyślenie dotyczące firm. To znaczy, że jak przetrwa 7 lat, to jest okej. So if the company survives 7 years, it should be on. Yeah, a potem jest wzrost? No. What's gonna happen? Raczej 14 w jakim układzie. That depends if they are customers or not. To zależy, czy they are. If there are no customers, the company is in danger. Jeżeli się pogubiłeś. Jeżeli nie ma wzrost, będzie zależało, czy będą klienci, czy nie. No tak. Okay. Let's say here we have year number 7 or so. Powiedzmy, że tutaj w tym miejscu mamy rok 7. Year 1, year 2, year 3, explosion. Tu są lata, pierwszy, drugi, trzeci, tu jest eksplozja wzrostu. Flatten down. Tu jest załamanie. If there are no customers, it could happen like that. Tak, jeżeli nie mają klientów, to może się. But if there are customers, jeżeli mają klientów, you build up parallel to building up the group, you build up a fundament, a basic of customers. So it flattens, but it don't goes down like this. Czyli jeżeli mają klientów i są klientami, to w tym momencie oczywiście troszeczkę ten wzrost się zahamuje, ale nie idzie w dół tak gwałtownie. Bo wszyscy, bo są klientami i every year każdego roku we have between 500,000 and 1,000,000 young people who are coming in the right age for making business. Każdego roku mamy około 500,000 do 1,000,000 osób, które osiągają wiek do robienia biznesu. So, and out of them we recruit the next wave of growth. I właśnie z nich rekrutujemy następną falę wzrostu. The curve will look like this. We will have a curve, but the curve goes upwards. Tak, będziemy mieli wzrosty i upadki, ale generalnie zawsze to pójdzie do góry. If we have no customers, we have this going down, up again, going down, up again. We call it management by kangaroo. Tak, jeżeli nie będziemy mieli klientów, no to właśnie to się zachowuje w ten sposób marketing kangura. There is one exception. Jest jeden wyjątek. I know that from one company, an American company, they have no clients, they have no customers. To jest taka amerykańska firma, która nie ma klientów. They only have members. Oni mają członków. But the 30% normally, the commission which is paid for selling, it's woven in the marketing plan. Ale 30%
prowizji, która jest płacona, pochodzi z planu marketingowego. With them it works. Z nimi to działa. Dla nich to działa. But it's going rather slow. Ale idzie to wolno. Okay. Next point. This is a message for all the people who are loving the products like a religion. To jest wiadomość dla tych ludzi, którzy lubią produkt jak religię. They think I have to learn everything about the products. Myślą, że muszą się nauczyć wszystkiego o produkcie. That's nice, but not necessary. To jest dobre, ale niekonieczne. We have to become experts in people. This is people's business, not product business. To jest jestem zafiksowany na biznes ludzi, a nie biznes produktowy. Ludzi, a nie biznes produktowy, dokładnie. What are you doing and your people are doing the whole day? To co wy robicie i wasi ludzie robią cały dzień? You are communicating. To się właśnie komunikujecie. To co robicie, to jest komunikacja. On the phone, at the table or here in front of a group. Przez telefon, przy stole, czy na środku przy grupie. Every time when you are working together with people. W każdym czasie, kiedy pracujecie, pracujecie z ludźmi. You are not working with products. Nie pracujecie z produktami. And that is the one message you should tell your people. I tu jest jedna wiadomość, którą powinniście przekazać. If you want to learn and to develop yourself. Jeżeli chcesz się uczyć i rozwijać siebie. Learn how to handle with all the different kind of people. Naucz się, jak współpracować z różnymi rodzajami ludzi. Become a people expert, not a product expert. Zostań ekspertem od ludzi, a nie od produktu. Because it's very interesting point is the most successful people in our business. To jest bardzo interesujące, że najbardziej osoby z największym sukcesem w naszym are often complicated people. Są bardzo często skomplikowanymi ludźmi, co wiemy. And if we can't handle with everybody, we get in problems with these complicated people. And though we are missing the best ones. Dokładnie, jeżeli nie potrafimy w tym momencie współpracować z tymi skomplikowanymi, którzy są skomplikowani, to w tym momencie tych tak naprawdę tych najlepszych nam brakuje w naszym biznesie. Sorry, complicated, you mean difficult? Difficult, yes. Może wymagający bardziej. Ale to są trudne. From the mentality, you know. Because to go to mentalnościowo trudnych ludzi jest indywidualistów w tym sensie. To go to the top, you need a strong ego. Żeby się dostać na szczyt, musisz mieć bardzo silne ego. Something that drives you to the top. Coś, co po prostu wzniesie cię na ten. And this strong ego sometimes it makes complicated to deal with these people. I to silne ego bardzo często jest powodem tego, że współpraca z takimi ludźmi jest ciężka. So to teach your people it's some mirror. Widzicie się niektórzy jak lustrze. So it's important that people learn to deal with complicated people too. To jest bardzo ważne, żeby faktycznie nauczyć się współpracować, służyć z trudnymi ludźmi również. And I always say, if someone tells me, hey Martin, this one is an idiot, this one is an idiot, I tell them, that says more about you than about the people you are talking to. Jeżeli w tym momencie ktoś mu mówi, no z tym nie mogę pracować, bo ten jest idiotą, to tak naprawdę on poucza tą osobę, że to faktycznie to tkwi w tobie, bardziej niż w tej osobie. We have to learn to be compatible to all the people. Musimy się nauczyć takiej kompatybilności i wspólnej płaszczyzny porozumienia z innymi ludźmi. And out of that, MLM is the biggest self-development story in the whole world. I dlatego też cały biznes MLM tak faktycznie polega na doskonaleniu, kształtowaniu, rozwoju samego siebie. Nobody is reaching the top without changing herself or himself. Nikt nie osiąga szczytu bez zmiany samego siebie. But I think this is one of the most fascinating points in our team. I to jest tak, według niego jest to najbardziej fascynujący
punkt tego biznesu. The next point is my favorite. Następny punkt jest jego ulubiony. The law of big numbers. Magia liczb. Because that allows me to give everybody a guarantee of success. To daje mu tak naprawdę prawo do dania gwarancji każdemu, że osiągnie sukces. Because out of that, everybody will, not can, or maybe, will reach the top. Co tak naprawdę doprowadzi, że każdy osiągnie. Nie może osiągnie, nie być może, tylko na pewno osiągnie szczyt. I only have to do often enough the same things. I ta osoba naprawdę, tak naprawdę musi dosyć często robić jedną rzecz. Behind of that there is a mathematic law. To jest prawo matematyczne. It is detected from a guy called Friedrich Gauss 200 years ago. On mówi o prawie Gaussa. And out of that law works every lottery, every casino and network marketing. To prawo precyzuje, jak działa, jak działają kasyna i jak działa również network marketing. And therefore some people tell me, ah, now I know network marketing is a lottery. A teraz bazując na tym, no to niektórzy mówią, a teraz wiem, że network marketing jest loterią. No. The mathematic law is the same thing. Wspólnym mianownikiem, czyli tą samą rzeczą wiążącą loterię, to jest to prawo matematyczne. Let's translate to our job. Przenieśmy to na naszą pracę. If I talk to people on the phone or direct, jeżeli I will get appointments. Jeżeli komunikuję się z ludźmi przez telefon lub przez lub normalnie. If I get appointments, I can tell my story. To się z nimi umawiam, a jak się z nimi umawiam, no to wtedy mogę powiedzieć, z czym przychodzę. If I tell often enough my story, I will recruit people. Jeżeli będę to robił z jakąś tam częstotliwością, na pewno będę rekrutował ludzi. And if I recruit enough people, I will find those who are willing to work. A jeżeli będę rekrutował wystarczającą ilość osób, to znajdę wśród nich tych, którzy chcą pracować. And for me, the most fascinating point is that the quotas, the percentages, are all over the world nearly the same. I dla niego bardzo fascynującą rzeczą, że procentowo tych ludzi na całym świecie procent jest porównywalny. Check out if it's the same in your country. Sprawdźcie, czy jest to samo w naszym kraju. Normally you have to talk to 5 people to get one appointment. W normalnych warunkach musicie rozmawiać z 5 osobami, żeby z jedną się umówić. Or to invite 5 people to get one on a business presentation. Albo zaprosić 5 osób, żeby jedna przyszła na prezentację biznesową. Normally you have to show your business to 3 people, maybe 4, to sign one new distributor. W normalnych warunkach musicie zaprezentować swój biznes 3, może 4 osobom, żeby pozyskać jednego, podpisać jedną umowę. Normally you have to recruit 3 people that one person is working. Normalnie musicie podpisać 3 umowy, zrekrutować 3 osób, żeby jedna pracowała. One of 3 out of 3 is doing nothing. Jedna z tych 3 nie robi nic. One out of 3 is doing just a little bit here and there. Jedna robi tak troszeczkę, co tu to tam. And only one of out of 3 is working on a regular basis. A jedna z tych 3 pracuje regularnie. But that does not mean that these are your top people. To nie znaczy, że to są właśnie topowi ludzie. From the active ones, it's every third who's reaching a leadership level. Z tych aktywnych to jest zawsze 1 z 3, który osiąga szczyty. One third out of this third of the active ones. Tak, 1 z tych 3 właśnie aktywnych. If you recalculate that, you will find out it's about 10%. Jeżeli to przekalkulujecie,
dochodzicie do wniosku, że to jest około 10%. 10% out of the people you recruit will reach a management level. 10% z ludzi, których zrekrutujecie, osiągnie wysoki poziom. If you care for them. Jeżeli się nimi zajmiecie odpowiednio. If you have a perfect system of training and caring. Jeżeli macie perfekcyjny system szkolenia, you may reach up to 15%. Możecie zwiększyć ten procent do 15. But that is the maximum. Ale to jest maksimum. If you don't care. Jeżeli się nimi nie zajmujecie. If you don't help anybody. I im nie pomagacie. Still then you will have a success rate of 3%. W takim wypadku wasz sukces będzie na poziomie 3%. If you just recruit people and you recruit 100 people, you will have 3 who are reaching a management level. Czyli jeżeli pozyskacie, zrekrutujecie 100 osób, to 3 znajdą się takie, które pomimo tego, że im nie pomagacie, osiągną. But I don't recommend that. On tego nie poleca. Because there are too much disappointed people out in the field afterwards. Nie polecam tego dlatego, że będziecie mieli bardzo wielką liczbę ludzi niezadowolonych na rynku. Because we make them big promises and don't help them. Ponieważ dajemy im duże obietnice, ale nie pomagamy im. And that is bad for the reputation of our business. To jest złe dla reputacji naszego biznesu. So. But out of that, I can promise every new distributor, if you don't stop acting, you will reach the top. I właśnie na bazie tego, co powiedział, może przysiąc każdemu dystrybutorowi, jeżeli cały czas będzie aktywny i cały czas będzie robił to, co ma robić, osiągnie sukces. The next, from my view, most important law is the law of duplication. Druga z mojego punktu widzenia bardzo ważna zasada jest zasadą duplikacji. This law of duplication is on the one side the heaven on earth. Z jednej strony zasada duplikacji jest takim niebem na ziemi. And it could be the hell. Ale też może być piekło. Because everything will be duplicated. Ponieważ wszystko będzie duplikowane. If we hear duplication, we only think the positive things will duplicate. Tak, jeżeli my słyszymy duplikacja, no, wydaje nam się, że tylko pozytywne rzeczy będą. No. The negative things will duplicate even faster. A okazuje się, że negatywne rzeczy zostaną duplikowane jeszcze szybciej. For example, if you make the decision, I will recruit one or two new distributors per week. Na przykład, jeżeli poweźmiecie zasadę, że będziecie rekrutować dwóch, trzech dystrybutorów w tygodniu. Maybe you will have a duplication rate of 10%. Być może będziecie mieli 10% ludzi w waszej strukturze, którzy was. The 10 best of your group will do the same. Czyli 10. The 10% of the best. 10% of the best? No, no. The 10% best will do it. Tak, 10% najlepszych co po prostu zrobi. But I promise you, if you stop working. Ale przyrzekłam wam, że jeżeli przestaniecie pracować, you will have a duplication rate of 100%. Będziecie mieli duplikowalność na poziomie 100%. Everybody will copy you. Wszyscy was skopiują. That made, on the one side, it makes it very easy to lead people to be a leader in this field of network marketing. Z jednej strony to jest taka prosta zasada, która pozwoli wam prowadzić ludzi. You have not to visit a 6-month management course how to lead people. It's not necessary. Nie musicie brać udział w jakichś tam kursach 6-miesięcznych, jak ludzi prowadzić. You just do what you want your people should do. Tylko róbcie to, co chcecie, żeby robili wasi ludzie. And you should do it public, that everybody can see it. Powinniście to eksponować, powinniście to robić publicznie, żeby oni właśnie to widzieli i mogli was zrozumieć. If you want to raise up the recruitment rate in your field, in your group, jeżeli chcecie, żeby poziom rekrutacji wzrósł w waszej firmie, start recruiting yourself. Zacznijcie od siebie, zacznijcie rekrutować. And show the new distributor to everybody in your group.
I pokażcie to, zacznijcie od siebie i pokażcie to nowym. Next meeting, bring your new distributor with you and introduce your new distributor to everybody in the room. Na następnym waszym spotkaniu biznesowym wszystkich, których wy pozyskaliście, przyprowadźcie i przedstawcie wszystkim. The new distributor will feel very well. Oh, I'm welcome. Nowi dystrybutorzy będą się czuli bardzo dobrze, o, jestem powitany. And the rest of the group will hate you. A reszta was nienawidzi. Why you sponsor again? You are still so successful. You don't need to sponsor. Dlaczego sponsorujesz znowu nowych ludzi? Ty jesteś przecież człowiekiem sukcesu i tak dalej. And if they ask me, hey Michael, why you go on sponsoring? You are already up there. Tak, i oni w jego karierze Michaela też pytali, dlaczego idziesz i sponsorujesz, przecież już jesteś na górze. My answer was to make you angry. Jego odpowiedź była, żebyście byli wkurzeni. Because I found out, anger is sometimes a much better motivator than always to be nice. Bo zdał sobie sprawę, że właśnie to wkurzenie jest wielokrotnie lepszym motywatorem niż cały czas jak będzie fajnie i miło. So, ask yourself, what can your people see with you? Zapytajcie sobie takie pytanie, co wasi ludzie mogą widzieć w was? What do you show them? Co im pokazujecie? And you will find out, they do exactly the same. I w tym momencie zdajcie sobie sprawę, że oni będą robili dokładnie to samo. Sorry people, they never do what you are telling them. Wybaczcie, ale oni nie będą robić to, co wy im mówicie. You can make a training of 2 hours, they sit there and say, yes, muhala, buhala. Możecie robić tam szkolenia motywacyjne, możecie gadać przez 2 godziny, I oni dalej nic nie będą robić. They say yes and do the opposite. Oni powiedzą tak, ale zrobią przeciwnie. They just do what they can see with you. Oni dokładnie zrobią to, co mogą widzieć w was, to co wy robicie. That makes leadership so easy in our business. Dlatego to bycie liderem jest takie proste w tym biznesie. And if we recruit always new people. Jeżeli cały czas pozyskujemy nowych ludzi, we have not to care for the lazy ones. Nie potrzebujemy się przejmować leniwcami. Let them where they are. Zostawcie ich tam, gdzie są. Don't try to make out of a lazy dog a hunting deer. Nie starajcie się zrobić z leniwego psa szarżującego jelenia. If you recruit always new people, you always have the choice between the best ones. Jeżeli cały czas rekrutujecie ludzi, zawsze macie wybór wśród najlepszych. If you don't recruit new ones, you try to reactivate your sleeping dogs. Tak, a jeżeli nie rekrutujecie, to w tym momencie staracie się reaktywować waszych śpiących. That is frustrating for you. To jest frustrujące dla was. And frustrating for the sleepy dogs. I frustrujące dla śpiących psów. They want to sleep. Bo chcą spać. We make a test. Zróbmy test. This night. Tej nocy. I need your mobile phone number. Potrzebuję wasz numer telefonu komórkowego. And I call you at 4:30 this night. I zadzwonię do was o 4:30 w nocy. Hello, good morning. Nice to hear you. No. Witajcie, jak się macie. What is your reaction? Jaka będzie nasza reakcja? Wow, super! Laja. Sorry, don't disport with my party. Okay, then you are still awake. That is good. That is the young ones, yes, okay. Młody to wiadomo, że nie widzisz. But the rest is angry. Ale reszta jest w porządku. If you want to sleep, you are angry if someone is waking you up. Jeżeli chcecie spać, jesteście źli, że ktoś was zrobi. So let's sleep and sleep. Dajcie temu. Spać. If you want to wake them up, if you push them, you push them out of the business. Jeżeli chcecie im dać jakiś bodziec, chcecie ich jakoś gdzieś popchnąć, to popchnijcie ich poza ten biznes. If you let them where they are, maybe the one or the other will come next year and say, oh no, something changed, I will try again. Jeżeli zostawicie ich tak jak są, być może w którymś tam momencie się przebudzą. And that is the reason why they call us in this industry, you are a sect. I to jest powód, dlaczego, dla,
którego nas nazywają, mówią do nas, że jesteśmy sektą. Because we are running around like missionaries. Ponieważ zachowujemy się jak misjonarze. What, you don't want to work? I will motivate you. Co, nie chcesz pracować, to ja cię zmotywuję. And then we kill them. Potem go zabijamy. And then we are disappointed. No i potem jesteśmy... I like to motivate them and they die. Ja chciałem go zmotywować, a on umarł. Let them where they are, look for new people. Zostawcie ich tam, gdzie są, szukajcie nowych ludzi. Therefore you are always motivated. Therefore you are always motivated. No dlatego jesteście zmotywowani. Because you have every time hope. Bo w każdym czasie macie nadzieję. That is the most important thing, your mentality, full of hope. Bardzo, to jest najważniejsza sprawa, wasze nastawienie mentalne. I give you some figures. Dam wam kilka liczb. I think it's a good idea to sponsor two new people per week. Myślę, że to jest dobry pomysł, żeby zasponsorować dwie nowe osoby w tygodniu. We did that. That means in this week I sponsor you and you. Tak, czyli jeżeli tak zrobimy, to zasponsorujemy w tym tygodniu ciebie i ciebie. As you are very new, I don't know if you will start to work. Z racji tego, że jesteście całkowicie nowi, ja nie wiem, czy wy zaczniecie pracować. But my heart is full of hope. Ale moje serce jest pełne nadziei. Next week I sponsor you and you. W następnym tygodniu kolejne dwie osoby. Next week I sponsor you and you. Następny tydzień to są. And after week number four I sponsor you and you. W czwartym tygodniu ciebie i ciebie. So, meaning, maybe you don't start to work. Więc to znaczy, że może nie zaczniesz ty pracować. The two of week number one, they don't start to work. Dwóch z tygodnia numer jeden nie zaczęło pracować. Am I disappointed? Jestem zawiedziony? No. Nie. New hope, new hope, new hope. Ponieważ mam nową nadzieję tu i tu. Next week, sorry, I found out you don't want to work. W następnym tygodniu dowiedziałem się, że kolejna dwójka nie chce pracować. Doesn't matter. In the meantime, I sponsored you and you. Ale w międzyczasie ja zasponsorowałem swoje dwie kolejne. I always have hope. Zawsze mam nadzieję. So I'm never disappointed about those who are not working. Czyli nigdy nie jestem zawiedziony z postawy tych, którzy nie pracują. And therefore I can be friendly and nice to everybody, even to those who are not working. I dlatego też potrafię być miły dla wszystkich, nawet dla tych, którzy nie pracują. So it's good for your mentality to always have new people. Więc z punktu widzenia waszej mentalności to jest bardzo dobre, żeby zawsze mieć nowych ludzi. Not only for growing the business. Niekoniecznie dla powodu, żeby rósł wasz biznes. The growing the business is a natural consequence out of your own growth. Rozwój waszego biznesu jest konsekwencją naturalną waszego wzrostu. And now at the end let's have an other look on duplication. I na koniec spójrzmy na duplikację jeszcze z jednego punktu. The three levels of duplication in our business. Trzy poziomy duplikacji w naszym biznesie. First level is to duplicate consuming and selling. Pierwszy poziom jest duplikacja konsumowania i sprzedaży produktów. A new distributor starts the business and he should try the product for himself. Nowy dystrybutor, jeżeli zaczyna biznes, powinien na sobie sprawdzić produkt. The new distributor learns, the products are good for me. Nowy dystrybutor powinien się nauczyć, czy produkty są dobre dla niego. They help me. They do something for me. They make my life better. No, czy wprowadzają coś w moje życie, czy mi pomagają, czy są dobre dla mnie i tak dalej. Out of that, new distributor learns to sell. Z tego nowy dystrybutor może wyciągnąć naukę, którą może sprzedawać. This is the big advantage of our business. To jest bardzo duży pozytyw naszego biznesu. Because every business partner is a consumer too. Bo każdy partner biznesowy jest również konsumentem. Therefore, we have the most convinced sales force in the world. Dlatego mamy najbardziej przekonywującą armię sprzedażową na świecie. If you are using the products,
Then you are a kind of missioner, an ambassador of the product. Jeżeli jesteś użytkownikiem tego produktu, również stajesz się ambasadorem tego produktu. And out of that, selling is easy. I z tego właśnie powodu sama sprzedaż jest prosta. Because you have not to go to a sales training, how to sell someone something. No, you just report what you have experienced with the product. Nie musisz brać udział w jakichś konferencjach czy naukach sprzedażowych, tylko dzielisz się swoimi doświadczeniami z produktem. And then you duplicate this. I w tym momencie to duplikujesz. You recruit a new distributor. Rekrutujesz nowego dystrybutora. Show them the product. Pokazujesz mu produkt. Encourage them to take the product. Zachęcasz go, żeby go nabył. And out of that they will learn to sell the product. I właśnie z tego on się uczy sprzedawać ten produkt. Level 1 fulfilled. Poziom pierwszy wypełniony, zakończony. You learn to recruit new people. Nauczyłeś się rekrutować nowych ludzi? How to make an appointment on the phone? Jak się z nimi umawiać przez telefon? Maybe how to use the internet services to get new contacts? Być może jak skorzystać z serwisów internetowych? May you learn to talk directly in the street to someone? Być może pozyskujesz ich przez bezpośrednią rozmowę na ulicy. You learn how to make a business presentation. Uczysz się jak zrobić prezentację biznesową. You are able to recruit new people. Jesteś, potrafisz rekrutować nowych ludzi. And now you show that to your new distributors. I to właśnie pokazujesz swoim nowym dystrybutorom. Level number 2 fulfilled. Poziom drugi wypełniony. The problem is most people think that's it. Problem polega na tym, że większość ludzi myśli, że to jest wszystko. Yes, it is a little bit that's it, but not complete. Tak faktycznie jest to. Faktycznie trochę koniec, ale nie do końca. Out of that you will build up a good group and you will earn money. Robiąc to, zbudujesz dobrą grupę i zarobisz pieniądze. But you will never have passive income. Ale nigdy nie będziesz miał pasywnego przychodu. Because everything depends on you as a leader. Ponieważ wszystko w tym względzie zależy od ciebie jako od lidera. If you turn them the back, go to another direction, they fell asleep at once. Jeżeli zmienisz kierunek, odejdziesz, no to oni zasną od razu. You know that people telling you, oh, only if you are here we have guests, so please come the next week. Znacie to, ludzie wam to mówią. Jeżeli mamy was, jeżeli przychodzisz, to my mamy co powiedzieć ludziom, kto będzie występował. If you don't come, no guests. Jeżeli nie przyjedziesz, nie będzie gości nikogo. Therefore, the most important level of duplication for passive income is duplication of leadership. Dlatego najważniejszym punktem duplikacji jest duplikowanie bycia liderem. Look for leaders. Szukaj liderów. And as a leader, I would say, a leader is, I would say, a person. Lider jest to osoba, who's working out of own knowledge. Która pracuje na bazie swojej własnej wiedzy. Meaning knows how to deal with the business. Wie jak się zachowywać w biznesie. But much more important, who's working out of own motivation. Ale najważniejsze jest to, że jest bardzo ma dużą samomotywację. A leader must be able to motivate herself or himself. Lider musi być zdolny do samomotywacji siebie. So, therefore, I would like to encourage you to look for leaders from the first day. Dlatego chciałem was zachęcić do tego, żebyście szukali liderów od pierwszego dnia. And to look in your downline, where are the leaders? Where are the future leaders? Zobaczcie w swoje struktury, i szukajcie liderów. Gdzie oni są? They will not tell you. Oni wam nie powiedzą. Even if you ask them. Nawet jeżeli ich zapytacie. Ask your downline, who of you wants to be successful? Zapytaj swoją dolną linię, kto z was chce być osiągnąć sukces. 100%. Yeah, me. 100% podniesie ręce wszyscy. Nobody will say no, I started this business to fail. Nikt wam nie powie, no nie, ja zacząłem ten biznes, żeby przegrać. So, they are lying. Kłamią. Don't ask them. Nie pytaj ich. Give them something to do and then watch what happens.
Daj im coś do zrobienia i obserwuj. Oh, you want to be successful? Okay. Next Tuesday I'm in your house. Please invite 10 people. Na przykład, to chcesz być, chcesz osiągnąć sukces. Następny wtorek jestem u ciebie w domu. Zaproś 10 osób. Oh, you want to grow? Okay. Let's make some telephone calls. You come to me tomorrow and we make 20 phone calls. Okay. Dobra, chcesz osiągnąć sukces, naucz się telefonować, przyjdź do mnie jutro do domu, zrobisz 20 telefonów. And then you will see what happens. I zobaczysz, co się stanie. He says, oh, very sorry, no time tomorrow, maybe next week. On powie, o, no, wiesz co, sorry, ale może w przyszłym tygodniu. Could you give me the address? Yeah, I would give him two other trials. Dam mu jeszcze dwa razy taką szansę. And then thank you. A potem mu podziękuję. I'm not angry. I'm not shouting with him. Nie będzie z nim na niego krzyczał, nie jest zły. I love him. Kocham go. Because I know what he is doing. Ponieważ wie, co on robi. So I let him jest, where he is. Kim jest ta osoba, więc zostawia go tam, gdzie jest. We are only disappointed because we give so much hope in someone and then this hope will not be fulfilled. Jesteśmy zawiedzeni faktycznie tylko i wyłącznie dla tego powodu, że dajemy, pokładamy w kimś nadzieję, a pokładane nadzieje się nie sprawdzają. So we have to create systems as a kind of filter to find out who really wants to do that. Także musimy wykreować pewien system, który będzie działał jak filtr, żeby po prostu dowiedzieć się, kim są dane osoby. You build up a little hill. Wybudujecie kopczyk. And then there's a jump. No i wtedy jest skok. And then you watch who's jumping, who not. Dokładnie. I wtedy obserwujecie, kto to przeskakuje, a kto nie. Who are jumping? These are the people you're working with. Ci, którzy przeskakują, no to są to osoby, z którymi, które pracują. Those who are not going over the hill. Te, które nie przeskoczą przez ten kopczyk. You love them. Też ich kochacie. But you don't work with them. Ale nie pracujecie z nimi. And everybody is happy in your group. I wszyscy są zadowoleni w waszej grupie. And that is my big wish for you. I to jest moje wielkie życzenie dla was. That you and everybody in your group is happy. Żeby wszyscy w waszych grupach byli szczęśliwi. If we have joy every day, jeżeli mamy radość każdego dnia, success will come automatically. Sukces przyjdzie automatycznie. Thank you for your patience after two long days to listen to me. Dziękuję za waszą wytrwałość po dwóch długich dniach, że mogliście mnie wysłuchać. It was a big pleasure. Ogromna przyjemność. And I wish you all the best for the future in your companies and in your organizations. I życzę wam wszystkiego najlepszego w waszych firmach i w waszych organizacjach. Thank you very much for my Słuchajcie, ja zadebiutowałem w tej roli. Widziałem Janka kilkakrotnie, jak on to świetnie robi. Ale muszę wam powiedzieć, że jestem zafiksowany na język. Naprawdę, albo mówię po angielsku, albo po polsku. Możemy jakieś pytania. Było tak. Ja myślę, że. Zapytaj. Can we have some questions? Yes, sure. Okay, so. The whole evening I'm here. I asked, so I will start. If you allow. Ja w takim razie. You said that it's possible, we should look for leader. Leader is the person who is self-motivated. Szukamy człowieka, Pan powiedział, że szukamy człowieka, który jest liderem, czyli jest tym, który jest sam zmotywowany. So, if he is enough self-motivated, why should he stop? Why he should he stop if we would stop? Then he is growing in spite of you. Dlaczego zatem, jeżeli człowiek jest zmotywowany, dlaczego miałby przestać pracować, kiedy my przestaniemy? Jeżeli on ma sam w sobie motywację, to dlaczego on ma zduplikować to, że my przestajemy pracować? Odpowiedź jest taka, że w takim razie on będzie rósł zamiast ciebie. That is the best thing that could happen to you. A to jest najlepsza rzecz, która może się wydarzyć. You get lazy and your people are working. This is a serious question, because this is the question on which level and when the leader can take a break.
To jest właśnie takie pytanie, w którym momencie, na którym poziomie lider może sobie dać trochę luzu. If you have enough legs to reach your top level and every leg is secured by minimum three other leaders down. Jeżeli masz wystarczającą ilość nóg, osiągnąłeś ten sukces, masz wystarczającą ilość nóg i każda noga ma co najmniej trzech liderów też takich. You have to have a reserve of three others. Trzy poziomy. Ale jeszcze powiedział, że musisz mieć tyle nóg, żeby być działających, żeby być na najwyższym poziomie, który możesz. Tak. A ci ludzie pod tobą muszą mieć trzy linie, żeby jeszcze się czuć, żeby być bezpieczny. 4, 12. And that is maybe an advice I can give to everybody here. You not only should know your first line. To jest taka rada, którą wszystkim chciałbym dać, że niekoniecznie powinniście znać tylko waszą pierwszą linię. You have to have connections to minimum three other people in the downline of your first line. Powinniście mieć kontakty z co najmniej z trzema ludźmi z kolejną linią po waszej pierwszej. I mean a perfect contact that you at once can go ahead with them if your first line is quitting. Ale taki faktyczny kontakt powinniście się dobrze znać, żebyście od razu mogli podjąć z nimi współpracę, jeżeli wasza pierwsza linia się wyruszy. Jest wiele czynników osiągnięcia sukcesu. There is many factors of success. Ale chcę zapytać, jaki według niego jest najważniejszy? Jaki jest kluczowy czynnik, aby osiągnąć sukces w MLM? So many factors of your success. What is the most important one in your... If I have only one chance? Czy mam tylko jedną szansę? Do trzech razy jest najważniejsza. Then I think the most important factor, if I only can give you one answer, is never quit. Never give. Jeżeli mam dać tylko jedną odpowiedź, faktycznie to najważniejszą sytuacją to jest nigdy nie zdawać. I jaka jest największa według niego pułapka w drodze do sukcesu? The biggest trap. In the way. Yeah. Comfort zone. Sfera komfortu. Sfera komfortu. Thinking I'm good. Myślenie, że jest się dobry. Is the beginning of starting to become bad. To jest początek do tego, żeby się stało źle. To think yourself I can make a break. Myślenie, że mogę zrobić sobie przerwę. Break till you are on the top will kill you. Przerwa w momencie, kiedy jesteś na górze, możecie zanim się dostaniesz na górę, możecie zabić. Law of duplication. Czyli będzie duplikacja. Grzesiu? Mówił pan, że firma, a może struktura, bym to przełożył, utrzyma się, jeśli ma klientów. You said that the structure would be alive if structure has customers. Natomiast w momencie, kiedy my zdobywamy klientów, poszukujemy później tych liderów. If we search and gain new clients, if we search leaders. Zapewne wszyscy to przeżyli. Przestajemy zdobywać nowych klientów, a więc po jakimś czasie tych klientów tracimy. I to samo się dzieje w naszych strukturach głębokości, gdzie mieli tych klientów i ci klienci się kurczą, prawda? A pan mówi, żeby codziennie odwiedzać jednego klienta. To znaczy, że tak naprawdę również powinniśmy cały czas zdobywać nowych klientów, bo to jest... Okej, problem jest tak, że... Prawdę mówiąc, że to nie wiedział, jak to przetłumaczyć. Question is how to divide your time, because when your structure is growing, you have to sacrifice more and more time for your leaders and the distributors. And in the same time, you start to think that maybe now you have to concentrate fully on the distributors and the leaders, coaching them instead of getting new clients. And this is the duplication factor causes that the same is going on in your downline. Means that nobody in the structure is anymore getting new customers. Good idea. Good thought. You don't have to get always new customers. Nie musisz cały czas pozyskiwać nowych klientów. You start to build up, let's say, 2 dozen customers. Star-
startujesz z wybudowaniem, z pozyskaniem około 20 paru klientów. And then in the future only replace the customers you are losing. I żeby utrzymać to wszystko w przyszłości, jedynie wymieniasz tych klientów, których straciłeś. Uzupełniasz. Otherwise, after one year you had some 100 customers. That's too much. Nobody can handle that. W przeciwnym wypadku po roku masz ileś tam setek klientów i wtedy nie możesz sobie z tym poradzić czasowo. But second part of this question. Druga część twojego pytania. Your goal should be that your people and especially your leaders must be independent from you. Twoim celem powinno być, żeby twoi liderzy byli niezależni od ciebie. If your downline needs you after 5 years anymore, you haven't done your job. Jeżeli twoja linia cały czas cię potrzebuje nawet po 5 latach, okazuje się, że nie zrobiłeś dobrze swojej roboty. If your downline loves you after 5 years, excellent job. Excellent. Jeżeli twoja linia cię kocha po 5 latach, to świetna robota. Caring for people does never mean to work for the people. Zajmowanie się ludźmi to niekoniecznie brzmi, żeby za nich pracować. Caring and education means to work with the people. Tak, edukacja i zajmowanie się nimi to jest właśnie praca z tymi ludźmi. With the goal that they soon will not need you anymore. Z celem takim, że wkrótce oni ciebie więcej nie będą potrzebować. And out of that they will be very loyal to you. No i dlatego też będą bardzo lojalni do ciebie. Because you show them what is inside of them. You show them their potential and therefore they love you. Bo ty im pokażesz, co faktycznie w nich tkwi, pokażesz im ich potencjał i dlatego cię będą kochać. Mogę jeszcze? Takie osobiste pytanie, przepraszam. Private question? Yes. Co robisz dzisiaj wieczorem? I didn't agree that I will answer. Dlaczego będąc koroną zrezygnował z aktywności? Why have you quit yourself being the crown? Two reasons. First, a little bit boring. Pierwszy powód, że trochę nudnawo. Second, there's a political reason. I don't know if you know the system in this company, very special. And there were a lot of problems because they used to make business in the business. So-called sideline businesses, and that is a big problem. Jest taka faktycznie polityka firmy, która robiła jeden biznes w drugim biznesie. Oczywiście my nie wiemy, o jakim to firma. I don't want to go too deep inside. I don't want to blame someone. But it was not possible for me, from my mentality, to go on working with this. To jak gdyby nie było zgodne z jego przekonaniem. Ale to oznacza, że biznes w biznesie nie jest dobry. It means that the business inside of business is not really good. No, because if you don't earn the money out of the real business. Jeżeli faktycznie nie zarabiasz pieniędzy z tego głównego biznesu. And you earn your money out of robbing your own people. I have a moralic ethic problem with that. Jasne, jeżeli zarabiasz pieniądze okradając faktycznie swoich własnych ludzi, no to można tu mieć moralny. Because that means that you are misusing your people and not supporting your people. No właśnie, wtedy nie wspierasz swoich ludzi, tylko ich wykorzystujesz. Thank you. Ja mam pytanie. Zapytaj pana Strachowica, czy na dzień dzisiejszy, dzisiaj, teraz w Europie jest osoba, która zarabia więcej od Rolfa Kipa? Może wie. Rolf Kip, okay. No. So do you have someone in Europe now who earns more than Rolf Kip? MLM. In MLM? Yes. We do. Tak. There is someone and out of another company. Z innej firmy. A takie trzy osoby najlepiej zarabiające, czy mógłbyś powiedzieć, bo jeździ po drugich krajach, to I think the best earner is still Mr. Lehman out of Herbalife. Herbalife Lehman? Mm-hmm. People say that he must own in the meantime about 100 million euros only. Mm-hmm. I think he's
very long time. Ale rocznie? No. Per annum? Per year? No, no. He is owning, not earning. 100 years. So in the meantime, he has shares of Herbalife. We are asking not about the person who owns the most. And we are asking about top earner at the moment. I think it is the same. It's the same. Mr. Lehman is, still, Lehman, is still on the top. Ten człowiek jest działał tak jak wy, a w tym momencie już zakupił udziały firmy Herbalife, tak? And I think Mr. Max Schwartz is earning Amway. Czy orientuje się pan Strachowicz? Na pewno się orientuję, co się mówi na temat Monavi, jaka opinia jest w Niemczech chociażby, na temat tej firmy. Monavi, yes. You are the third one who is asking me for that. I have two less information. They are very aggressive in Poland. And the question is, what's your opinion? How the market evaluate this company in Europe, in Germany? Yeah, in Germany. The only thing I can say is this aggressive going on is the same like in Germany. Jest podobnie agresywnie tutaj jak. And I have heard it from Switzerland. I słyszałem ze Szwajcarii. And if someone is so aggressive and trying to pitch people, I have in general a problem. Tak się zachowują i są tacy agresywni, to mają generalnie problem. But I have not enough information to give a serious judgment. Ale nie potrafię tutaj tego ocenić tak faktycznie rzeczowo. Mm-hmm. Nie interesowałem się tym. Nie teraz wiążący. What I have heard some testimonials from people and I have seen the internet the homepage. More I can say. Jedynie widział stronę internetową i z czego złego zdania nie ma. A PM International? To jest taka firma PM International w Niemczech również? PM? Do you have PM International? Yes. Bardzo dobrze stoi. I think this is a very good one. Myślę, że to jest dobra. A very serious one. I know the owner and I know the leaders. Zna właściciela, zna liderów. I only can say the best. They are not exploding like hell, but they are growing on a very solid basis. Nie eksplodują, nie ma dużego wzrostu, ale cały czas. Jeżeli nowy człowiek zaczyna współpracę z jakąś firmą MLM-u, if a new person starts with one MLM, to jakie miałyby być jego najważniejsze pytania, aby związać się z firmą? What would be the most important questions to wybrać firmę, zdecydować się z tego. Co najważniejsze czynniki do wyboru firmy. Okay. If the person would like to start with another company, what would be the most important question to ask to find the one? To find the right company or to find the choose. Yes, inaczej. To make a decision. Jakie dla niego są najważniejsze? Słuchajcie, zadajcie inaczej pytanie. Gdyby dziś miał podjąć współpracę z jakąś firmą marketingową, co dla niego, jakie elementy byłyby najważniejsze? Factor. If you would be in a position to start your cooperation today with any MLM company from the market, what would be the factors the most important factors to you? Okay. In the, you know, process of. So you have another hour? Sure. Yeah, because it's funny, but I have a real training about that, 1 hour's training, but I make it short. Okay, on faktycznie ma taką prezentację, ale zrobi to krótko. First, what kind of products? Pierwsze, jaki typ produktu? Consumables or not? Konsumowalne czy nie? Because consumables, I think, are important because of revolving turnover. Konsumowalny jest dobry dlatego, że odnawialny. But consumables could be not only vitamins or cleaning products or something.
It could be fashion, for example, too. Tak, to nie tylko mogą być suplementy czy jakieś tam do konsumpcji, ale może być też kosmetyki. And clothes. We have some fashion. Very good success fashion. Stories of ubrania również. Because it's not a real consumable, but the ladies want to have new things every year. I don't know if they are all the same, but if I look to my wife, nie wiem, czy wszystkie są takie same, ale mówi to na podstawie swojej żony. Okay. Second, control about the production. Kontrola produkcji. Meaning, the ideal for me is the company is producing the product itself. Więc kontrola nad produkcją, czyli firma produkuje sama. Firma produkuje sama. This would be the highest level, because then I could not be under pressure of another company who is delivering me. Tak, bo wtedy w tym momencie nie mamy stresu, czy ta firma, która dostarcza ten, rozumiesz? So. I say control, it's not necessary, but they have to control the production. Ta kontrola jak gdyby nie jest najważniejsza, ale no, trzeba mieć na wpływ na... Meaning they must have very strict contracts with their with the company they were delivered. Czyli tutaj muszą być bardzo poważne kontrakty z firmą, która na przykład dostarcza jakiś produkt. Catastrophe if the same product you find in the supermarket or in the mail order, no or tak. In the internet. Następna rzecz jest katastrofalna, jeżeli ten sam produkt znajdujecie w internecie albo w sklepach też, nie? Next point. Następny. Money. How rich is the company? Pieniądz, jak bogata jest, jak From company side, it's very expensive to build up network marketing. Z punktu widzenia firmy to jest bardzo drogo jest wybudowanie systemu dystrybucji MLM-owej. Before it starts, you have to spend a lot of money in advertising material, in computer systems, in stocks, you have to deliver. Zanim w ogóle firma zacznie, to musi zainwestować bardzo dużo w systemy, w materiały szkoleniowe, w system komputerowy, w sam produkt, żeby go pozyskać. I have a colleague, we are working close together, he's a real consultant, business consultant. Mam kolegę konsultanta biznesowego, z którym blisko współpracujemy. And we had a serious discussion, how much money does a new company need to start. I mamy taką poważną dyskusję, w tej chwili się zastanawiamy, ile faktycznie, jaką kwotę potrzebuje firma, żeby wystartować z dystrybucją. And we said absolute minimum, 500,000 euros. Absolutnie minimum to pół miliona. And comfortable is minimum 1 million. A tak faktycznie komfortowo no to jest około miliona. So how rich is the company? Więc następny punkt, jak bogata jest sama firma. Next point, management. Następny punkt, kadra zarządzająca. Who is leading the company? Kto jest prezesem? Kto prowadzi tą firmę? Pod jakim względem to ważne? What factor is if that is a networker. Jeżeli to jest zarządzającym jest osoba, jest networker, jest osoba... Very dangerous. To jest bardzo niebezpieczne. I would never join a company and the head of the company is a networker. On by nigdy nie zapisał się do firmy, którą zarządza osoba... And not an educated businessman or a businesswoman. I nie jest wyedukowanym człowiekiem biznesu. Networkers are always optimists. Next year everything will be better. Networkerzy bardzo często są optymistami. W przyszłym roku. They earn the money to drive a Volkswagen Golf. Zarabiają pieniądze, żeby jeździć Golfem. But they say next year everything is better, so let's order a Mercedes S-Class. Ale mówił, no wiadomo, że w przyszłym roku wszystko będzie super, więc już teraz mogę sobie S-klasą jeździć. And a guy like that on the head of a company. Jeżeli taki facet ma zarządzać firmą poważną firmą MLM, to właśnie takie. Next point. Compensation plan. Plan wynagrodzeń, czyli plan kariery, plan marketingowy.
Two things has to be fulfilled. Dwie rzeczy tutaj powinny być zabezpieczone. Is there a possibility that the small people are earning money fast? Czy jest szansa, że mali ludzie w szybki sposób szybko zarobią pieniądze? Is it possible that Aunt Erna is earning 200 euros or 100 euros in the first month? No, czy 200 tysięcy euro na przykład mogą zarobić? Co? 200 euro mogą zarobić przez pierwszy miesiąc. Not more. Nie więcej. Czy jest taka możliwość? Second. Druga. Is dream building possible? Czy jest wizja? Meaning, can I promise you can get rich in this company? Czy możemy tutaj, czy plan kariery przyrzeka, że możesz być bogaty, jeżeli to wypełni? The small one must earn money? Ten, który zaczął, musi zarabiać pieniądze? And the sharks must earn money. I rekiny tak samo muszą zarabiać pieniądze. So, in the middle, it's not so important. Co się dzieje pomiędzy, to nie jest takie ważne. Next point. Co do planu marketingowego? Co sądzi o systemie binarnym? What do you think I'm not totally convinced. Nie jestem całkowicie przekonany. Law point. I haven't checked it out. But we had three binaries in Germany in the past, and in every time the law from state went in and closed down. Mieli do tej pory, już nie mają, mieli trzy systemy binarne w Niemczech i zawsze prawo stanowe czegoś tam się doszukało i zamknęło. There was one big company out of Scandinavia, Nature's Own, this is the name. Była taka skandynawska firma. Out of Gothenburg, very nice people, I know the owners, but they were closed down in Norway from the state because of binary. I oni po prostu prawo im musieli zrezygnować z tej działalności. Their biggest business was in USA. Największa firma była w USA. There they were 10 times bigger. And there they keep their binary. And in USA it's possible. No oni po prostu przenieśli się, przepraszam, do Stanów i tam urośli tam 5 razy więcej. But I'm not a law, so I can't tell you. On nie jest prawnikiem i nie może tutaj powiedzieć o co. Binarny plan ma między innymi firma Vema. I ale Vema, która jest w wielu miejscach na świecie, czy w Europie, Europie całej. Vema, Zango. I Vema? Yeah. They have Vema? I think so. Zango tu. Xango. Zango. Zango. Maybe, don't know. Tu. Vema is a customer, I don't tell anything more about Vema. Okay, czyli piąty punkt dla marketingu dalej. Vema jest jego klientem. Okay. Always a little bit delicate to talk about certain companies. No, nie myślę, no dla mnie. On musi tutaj pewną delikatność zachować. Nie chciałbym poruszać nazwy. Last point is international possibilities. Ostatnim punktem są możliwości międzynarodowe tej firmy. If a company is only in one market, we reach earlier the limit. Jeżeli firma jest może działać tylko na jednym markecie, no to jest jakiś limit. Okay, that's the most important point for me. I to są najważniejsze punkty dla niego. Jeszcze jest jeden bardzo ważny. This another very important one. Okay. Sponsor. No. A system szkoleń? You don't need a sponsor or an upline. You don't need a downline. That's the only thing about you are paid for. Nie potrzebujesz faktycznie sponsora, ale potrzebujesz linię pod sobą, żebyś dostał wynagrodzenie. You are not paid for your sponsor. You are not paid for your upline. Nie jesteś płacony za to, jakiego masz sponsora, tylko za to, jaką masz organizację. What is with the number one people in one country?
So let's say, in Poland, new company starts. Powiedzmy, że w Polsce nowa firma zaczyna. Where is the sponsor? Gdzie jest sponsor? Maybe in Utah. So, this person has to start from home. Czyli te osoby muszą zacząć... You asked me, Mr. Maciewski, of Mr. Kip. Zapytałeś... Where is the sponsor of Mr. Kip? Gdzie jest sponsor Kipa? No, there is no sponsor. The best ones have no sponsor. Najlepsi nie mają sponsorów. They have to do it for themselves. No, muszą to zrobić sami. Good sponsor makes lazy. Be careful. Dobry sponsor może z ciebie uczynić lenia. Bądź ostrożny. No, czyli to, co mówiłeś, prawda? Czyli nasi sponsorzy robią z nas lenia. Tak, no właśnie, muszę być wybudować to. Myślę, że jak najbardziej brawa to będą jeszcze. Brawo. Could we have one more question? I'm the whole night here. There's a question about the crisis, this last year's crisis, economical crisis. How does crisis influence the MLM business? Very good. I love crisis. We love too. I had two crises in my career. In both times, it was a growth in our business. Więc kryzysy mają wpływ na biznes MLM-owy taki, że one po prostu rosną. Because in the crisis, people are prepared for a change. Ponieważ w kryzysach ludzie są przygotowani na zmiany. And more people are thinking about a career in our business. I więcej ludzi w tym momencie bierze pod uwagę karierę w biznesie MLM. Mieciu, powiedz tak. Zaczęto mówić o specjaliści, zaczęli mówić o kryzysie około roku, półtora roku temu. Some specialists started, saying about the crisis 1.5 years ago. I myśmy wtedy od razu poświęcili cały numer Network magazynu właśnie na ten temat. Tu masz okładkę. Kryzys. Pisaliśmy kryzys. Jaki kryzys? What sort of crisis? Okay. Ale na dzień dzisiejszy się okazuje, today we find out that, że chyba popełniliśmy błąd, ponieważ firmy MLM odnotowują spadek. Porozmawiajcie, przecież może jest spadek. Ale to nie będziesz wszystkie firmy odnotowane. Ale nie ma wzrostu. Wymieniamy się. Ewentualnie nie ma wzrostu, prawda? Jest jeszcze jedno. Powstało trochę innych firm, bo mi to przypomina, słuchajcie, sklep. Kiedyś na osiedlu, jak był sklep, on był oblegany. Dzisiaj jest bardzo dużo hipermarket przy hipermarkecie stoi. Czy tak nie jest też z firmami? W ostatnim roku, czy w ostatnich dwóch latach przyszło nowych firm. Bardzo dużo. A to powoduje... Ja nie nadążam sprawdzać, czy ta firma dobrze działa, czy źle. Ale dajmy już nie nadążam. I believe that a lot of company heads are good weather captains. Uważam, że wielu włodarzy właśnie tych firm, zarządzających tymi firmami, są dobrymi kapitanami. The management is only to prepare to administrate the growth of the distributors. Kadra zarządzająca nie tylko zajmuje się wzrostem dystrybutorów. And they are not encouraging them. And they are believing the excuses of the people because of the crisis. Nie wspierają ich tak i wierzą w wymówki faktycznie tych ludzi, że nie idzie, bo jest kryzys. I think it's a psychology factor. Uważam, że to jest też psychologiczne nastawienie. A lot of people are using the crisis to be lazy. Oh, this crisis is over. Wielu ludzi faktycznie wykorzystuje kryzys, żeby nic nie robić. Crisis is very interesting because you can change market shares.
Kryzys jest interesujący pod tym względem, że możesz zmienić rynkowe shares, akcje. Parts of the whole market. Meaning that you can work, we say, anti-cyclic. If the whole country is sleeping because of crisis, if we say, let's work like hell. After the crisis, we have more market shares on the whole market. Tak. W tym momencie, jeżeli cały, na przykład cały kraj jest uśpiony, bo jest kryzys, to my wtedy pracujmy dużo, dużo więcej, żeby pozyskać jak najwięcej tego rynku, że jak znowu wszyscy się dorwą do pracy, jak się kryzys skończy, żeby jak najwięcej tego rynku przypadło nam. Tu chodziło o właśnie podział. A propos, czy więcej ludzi przystępuje w kryzysie, czy wtedy, kiedy jest boom, czyli jest dobrze finansowo? Mogli półdrami mamy kampanię w kryzys? To jest ciekawe pytanie. It depends on the sponsor. Zależy od sponsorów. Nearly nobody is going out to find a network marketing company. It's so small. Bardzo mało ludzi nie szuka. Szuka faktycznie firm MLM-owych, żeby podjąć z nimi. If the sponsors are encouraged and go out and talk to people, they sponsor. In crisis or not in the crisis. Faktycznie, czy w kryzysie, czy poza kryzysem, jeżeli sponsor faktycznie zachęca ludzi, żeby wyszli i pozyskiwali ludzi, to faktycznie tak się. So I think it's a question of leadership. Czyli to jest sprawa liderów. If the leader finding out that the crisis is a chance, then they will grow. Jeżeli lider uważa, że kryzys jest szansą, no to będą się rozwijać. I think it's individual. To jest sprawa indywidualna. Jak zareagował, mnie interesuje bardzo, jak zareagował na informację, bo nie mieliśmy możliwości porozmawiania na ten temat, jak zareagował na informację o Madoffie? What was your reaction of the information of Mr. Madoff? I didn't give him any money. On nie dał. So, I'm happy. But I think this is normal. I don't think that he is a big, the biggest criminal on the world. Myślę, że to jest w miarę normalne i Madoff nie jest największym. If someone is promising me more than 10%, jeżeli ktoś mu obiecuje więcej niż 10%, and I don't distrust, then I'm an idiot. No i jeżeli tutaj uwierzy, no to w tym momencie on jest idiot. So he is only using the eagerness of the people. Tak, że on tutaj bazuje na chciwości ludzi. That doesn't mean that he is a holy man, but to też nie oznacza, że on jest całkowicie w porządku, święty człowiek. You always need two parties to cheat. No jasne, żeby tylko coś wykiwać, no to muszą być dwie strony, dwie osoby. Czy ma na przykład takie dane, które mówią, czy jest jakaś logika w tym, czy gdzie bardziej się rozwija MLM, czy w krajach biedniejszych, czy bardziej rozwiniętych? Do you have any data, if there is any logic, where the development of MLM companies and growth is bigger, in a poor country, or in a third world countries, or in very developed countries, where? Poor or not poor is not the question. Biedne czy nie biedne, to nie jest zagadnieniem. It is the way of thinking. To jest sposób, kluczowy sposób myślenia. My opinion is, I like Eastern Europe. They are much more engaged. Your country, and I'm doing in Romania and Hungary, they have fire because they want to do something. Właśnie, tutaj w jego przekonaniu Europa Wschodnia to ludzie, którzy faktycznie chcą coś zrobić. In with us in Germany or in Switzerland or in the other Western European countries, people are a little bit lazy in the comfort zone. Europa Zachodnia, Niemcy, Szwajcaria, no to pokazuje nam, że ci ludzie są bardziej tacy leniwi. So, what I prefer are hungry people. On preferuje bardziej głodnych. And what we now can see, the whole explosion is in Asia.
in Brasilia and in parts of Africa. W tym momencie widzimy, że cała wielka eksplozja jest w Brazylii, w części Afryki i w Azji. It's really the hell of what happened there. To jest naprawdę... Chińczyki zaczną budować struktury. Powiedz mi, że bardzo dziękujemy, że specjalny rabunku przybył. Myślę, że na koniec spotkania wszyscy byśmy chcieli zrobić sobie zdjęcie z panem strażnikiem. I będziemy się lansowali na Facebookach i Twitterach. No to podziękujmy mu, wstańmy, tak. Brawa jakieś.